OK, zatem przystąpmy do liczenia rzędu. To już poniekąd umiemy. Także te dwa przykłady, które tu za chwilę zrobimy, należy traktować jako takie powtórzenie, a właściwie ćwiczenie. I z tym, że proszę właśnie nie lekceważ tych ćwiczeń. No bo w sumie umiejętność przekształcania tych wierszy, działania na kolumnach, będzie nam potrzebne przy tych kolejnych metodach. Ale już może do rzeczy. Ja tu jestem taki sprytny i sobie tę krateczkę powiększę tak, żeby mi się liczby mieściły w kraterce. No dobra. Mamy zatem mamy zatem zmienimy tutaj grubość. Dobra. Mamy zatem macierz A, która to jest postaci takiej. Jest to macierz 4 na 5 i 4 5 3 2 1 4 5 3 2 1

Czterech wierszy drugich odjąć wierć, wiersz pierwszy. Od wiersza trzeciego odjąć wiersz pierwszy. A w czwartym, no to od wiersza czwartego odejmijmy sobie wiersz pierwszy i, pierwszy i drugi. Wtedy nam się wyzeruje pierwsza kolumna. I mamy pierwszy bez zmian. 4, 5, 3, 2 i 1. Natomiast tutaj mamy 4 minus 4 to jest 0. 12 minus 5 to jest 7. 8 minus 3 to jest 5. 4 minus 2 to jest 2. 8 minus 1 to jest 7. Wiersz trzeci minus wiersz pierwszy. 0. 2 minus 5 to jest minus 3. 3 minus 3 to jest 0. 2 minus 2 to jest 0. 3 minus 1 to jest 2. Ok. I w czwarty wiersz minus suma dwóch pierwszych, tak? No dobra, czyli mamy tak: 5 minus 5 to jest 0, 1 minus 8 to jest minus 7, 2 minus 5 to jest minus 3, 3 minus 3 to jest 0, i 0 minus 3 to jest minus 3. Świetnie, mamy zatem taki oto, taką macierz. No dobrze. Liczymy sobie dalej i teraz musimy zlikwidować tutaj w czwartym wierszu i, w, w, i w, trzecim, w trzecim i czwartym wierszu, w drugiej kolumnie te dwa tutaj elementy. Zatem zrobimy tak. Ot. Ale zobaczmy, tu mamy dwa zera. To warto by było to wykorzystać. Warto by było to wykorzystać. W zasadzie tu nawet mamy tak. Wystarczy Zamienić czwartą kolumnę z drugą. Zróbmy tak. Zamieniamy kolumnę drugą z kolumną czwartą. Wykorzystajmy tę 0. Będziemy mieć mniej rachunków. A zatem mamy tak. Kolumnami teraz piszemy: 4, 0, 0, 0. Druga kolumna wpisujemy w miejsce drugiej czwartą. 2, 2, 0, 0. Trzecia kolumna bez zmian. 3, 5, 0, minus 3. A w miejsce czwartej wpisujemy drugą. Czyli mamy 5, 7, minus 3, minus 7. Dobra. I została nam ostatnia kolumna, piąta. 1, 7, 2, minus 3. Ok. No i tak się fajnie składa, że możemy, prawda, jeszcze zamienić wiersz czwarty z, z trzecim. I mamy od razu macierz słodkową, czyli zamieniamy wiersz trzeci. Z wierszem czwartym. Uzyskamy zatem. Y, wiersze zamieniamy. To piszemy po wierszach. 4, 2, 3, 5, 1. 0, 2, 5, 7, 7. Zamieniamy wiersze. 0, 0, minus 3. Minus 7, minus 3. I ostatni. 0, 0, 0, minus 3, 2. No, więc teraz już możemy sobie policzyć schodki, może jakimś kolorkiem. I widzimy, że tych schodków jest tutaj 4. Zatem rząd macierzy A równa się 4. <laughs> no dobra, weźmy teraz drugi przykład. Drugi przykład. Drugi przykład jest taki. Zapiszmy sobie. Mamy tak, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 1, 5 4, 6, 8, 4, 6, 8, 10, 2 i ostatni 1, 1 i 3 0. Zatem wykonujemy teraz działania. I zwróćmy uwagę, mamy tu trzy zera, aż żal ich nie wykorzystać. Dlatego też zamienimy sobie kolumny. Zamienimy sobie kolumnę drugą z kolumną czwartą, a kolumnę pierwszą z kolumną piątą. Zatem kolumna pierwsza zamienia się z kolumną piątą i kolumna druga zamienia się z kolumną czwartą. Zatem uzyskamy taką macierz. W miejsce pierwszej wpisujemy piątą, czyli 1, 5, 2. 0, w miejsce drugiej czwartą, 5, 1, 10, 0, w miejsce trzeciej, no to trzecią, 4, 4, 8, 0, w miejsce czwartej drugą, 3, 2, 6, 1, a w miejsce piątej pierwszą: 2, 3, 4, 1. Świetnie. Teraz jeszcze możemy tutaj te dwie jedynki wybić jedną, drugą, jedną wybić drugą, <grych> czyli kolumna czwarta minus kolumna piąta, w miejsce kolumny czwartej odejmij kolumnę, do, do, od kolumny czwartej odejmij kolumnę piątą, uzyskamy wówczas taką oto macierz. teraz po w, w kolumnach piszemy, 1, 5, 2, 0, 5, 1, 10, 0, 4, 4, 8, 0, i odejmujemy 3 minus 2 to jest 1. 2 minus 3 minus 1. 6 minus 4, 2. 1 minus 1, 0. No i ostatnia bez zmian, kolumna 2, 3, 4, 1. Świetnie. Cóż my teraz musimy zrobić? No, chcemy mieć tutaj, prawda, 0. Zatem od wiersza drugiego odejmijmy 5 wierszy pierwszych. Od wiersza trzeciego odejmijmy dwa razy wiersz pierwszy. Zatem uzyskamy taką macierz. Pierwszy bez zmian. 1, 5, 4, 1, 2. A teraz od drugiego wiersza odejmujemy 5 pierwszych. Czyli mamy 0. 1 minus 25 to jest minus 24. 4 minus 20 to jest minus 16. Minus szes... brzydko mi to wyszło, jeszcze raz. Minus 16. Minus 1 minus 5 to jest minus 6, minus 6, i 3 minus 10 daje nam minus 7. W wierszu trzecim odejmujemy dwa razy wiersz pierwszy. Zatem będziemy mieć 0, 10 minus 5 razy 2 to jest 0. 0, 0 i 0. Dlaczego? Bo zwróćmy uwagę, trzeci wiersz jest przemnożeniem pierwszego wiersza razy 2, więc po odjęciu wyjdą same zera. Kto nie wierzy, niech sprawdzi. OK. I ostatni wiersz 0, 0, 0 i 1. I w tym momencie na dobrą sprawę już prawie skończyliśmy. Wystarczy zamienić wiersz czwarty z wierszem piątym miejscami. I uzyskamy macierz. 1, 5, 4, 1, 2, 0, minus 24, minus 16, minus 6, minus 7, 0, 0, 0, 0, 0, 1 i 0, 0, 0, 0, 0. Zatem liczymy sobie schodeczki. I widzimy, mamy tak, oddzielając zera, widzimy, że schodków jest 3. Zatem... Zatem rząd macierzy B wynosi 3. OK. No to tyle, jeśli chodzi o liczenie rzędu. Przejdźmy do następnego.